Witam Państwa serdecznie. Cieszę się również, że możemy się spotkać przed nowym sezonem. Nowe nadzieje, poprzedni, nie ukrywam, nieudany dla nas, 10 miejsce. Staraliśmy się już od wiosny pracować nad tym i przygotowywać się do tej nowej kampanii, do nowego sezonu w taki sposób, żeby ten sezon był inny, był lepszy. Temu też służyła zmiana na ławce trenerskiej. Trenerem został pan Stawowy, trener Krakowi były, w którym rywalizowaliśmy 2 lata temu. Wiele osób pytało mnie już, dlaczego taki wybór, skąd ten pomysł na trenera. Myślę, że no najważniejsze to jest to trener z doświadczeniem pierwszoligowym. Tego chyba zabrakło trochę u poprzednika sprzed roku, czyli doświadczenia na tym etapie rozgrywek. To jest bardzo istotna cecha. Drugi element to też jest styl gry. Mamy wielu piłkarzy zaawansowanych technicznie, jak na polskie warunki, dobrze zaawansowanych technicznie. Także myślę, że ten ofensywny styl, który przecież 2 lata temu, jeszcze nie tak dawno, ale 2 lata temu z tym stylem osiągaliśmy dobre wyniki w pierwszej lidze, to chcielibyśmy do tego powrócić i stąd wybór tego trenera. Też wiele osób pytało mnie w trakcie wyborów, w trakcie tych moich licznych spotkań z trenerami. Trochę pytało mnie zniecierpliwionych, kiedy nowy trener, ale z drugiej strony też pojawiało się szereg spekulacji prasowych, dziennikarskich, pojawiały się różne nazwiska, z niektórymi się spotykałem. Pojawiały się też nazwiska, którymi nie rozmawiałem. Także no, chcę powiedzieć, że to była ważna decyzja, dlatego zamierzałem przed jej podjęciem odbyć szereg spotkań. Natomiast jeśli chodzi o konkrety, to myśmy mieli przedstępną umowę, kontrakt podpisany z belgijskim szkoleniowcem Hugo Brossem, trenerem, który przez wiele lat pracował z takimi klubami jak FC Blyschan i Bruksela. Był tutaj w Legnicy, długo rozmawialiśmy na ten temat, jego współpracy. I ja doszedłem do wniosku, że jednak potrzebujemy kogoś na tym etapie, na kimś mieć Legnica, kogoś, kto zna jednak dobrze polskie realia pierwszoligowe. Stąd też może ta decyzja długo trwała, bo zagraniczny szkoleniowiec, negocjowanie kontraktu wstępnego, to wszystko trwa i też się przedłużało. Natomiast grona kandydatów, których mieliśmy, pan Stawowy od początku był jednym z takich liderów tej grupy, z tych względów, o których mówiliśmy. Cieszę się, że żeśmy się doszli do porozumienia, bo myślę, że to jest trener, który daje nam odpowiednią jakość, gwarancję. To, co też, na czym zależało też tutaj dziennikarzom, kibicom, żeby przyszła silna osobowość, charakterna osoba, która no, będzie w stanie wpływać i na naszą doświadczoną szatnię, to myślę, że to jest też kryterium jest spełnione jak najbardziej, bo trener Stawowy słynie z niezależności. Mi się podobało, że zawsze mówił to, co myśli, nawet wtedy, kiedy to się poprzedniemu pracodawcy nie podobało, to ja to uważam za pozytywną cechę. Kilka jeszcze chciałem zdań powiedzieć na temat zmian w zespole, rozliczeń. Może złe słowo rozliczeń, ale tego, żeby zamknąć już ostatecznie ten okres, ten, który był, to mamy jeszcze jedną decyzję personalną, zgodę na poszukiwanie nowego klubu uzyskał Piotr Madejski i czy nie będzie uwzględniany przez trenera w budowie kadry na nowy sezon. Od trenera Stawowego oczekujemy, że do 19 lipca, kiedy to po sparingu z Cypryjczykami określi 23-osobową kadrę piłkarzy, która pojedzie na obóz i to już będzie ta kadra, która będzie rywalizować w rozgrywkach pierwszoligowych. W tej chwili ma do dyspozycji 26 piłkarzy. Należy oczekiwać, że jeszcze w tym okresie kilku piłkarzy dojdzie, także będzie to grupa 30 piłkarzy, z której trener wybierze 23, którzy będą stanowili tą podstawową kadrę do tych rozgrywek pierwszoligowych. Nie oznacza to, że po 19 lipca ktoś do nas nie dojdzie, bo zastanawiamy się, rozmawiamy z kilkoma piłkarzami, którzy wiemy, że trafią do Miedzi wtedy, kiedy nie będą mieli tych lepszych ofert i na pewno będą czekać, więc być może ta kadra będzie uzupełniona jeszcze po tej dacie, ale z tego materiału piłkarskiego, którym trener będzie dysponował, będziemy chcieli właśnie wyselekcjonować tą kadrę 23 piłkarzy. To jest takie pierwsze zadanie Przed trenerem. Co jeszcze? Na pewno zmodyfikujemy funkcjonowanie zespołu rezerw. Będzie on bezpośrednio podlegał pod pierwszy zespół i pod asystentów. Również tutaj trenera, także nie byliśmy zadowoleni z tego, jak to w tych poprzednich latach wyglądała ta organizacja tej drużyny. Także będziemy chcieli to zmienić i ona będzie bezpośrednio podlegać pod pierwszy zespół. Tyle na razie z mojej strony. Chciałbym oddać głos trenerowi i myślę, że tytułem wstępu też będzie miał do Państwa kilka zdań. Proszę.
Witam serdecznie na pierwszej konferencji prasowej. Ja pamiętam bardzo dobrze ten dzień, kiedy tutaj graliśmy z Krakowią ostatni mecz, który dał nam awans do Ekstraklasy. Siedziałem właśnie w tej sali konferencyjnej, tylko po przeciwnej stronie. Dzisiaj historia zatoczyła koło. Ja dzisiaj jestem trenerem Miedzi Legnica i nie ukrywam, że chcę przede wszystkim podziękować tutaj prezesowi za to, że obdarzył mnie zaufaniem. Traktuję to przyjście do Miedzi jako na pewno duże wyzwanie, z tego względu, że zdaję sobie sprawę z tego, że ten klub od dłuższego czasu ma takie cele, ma takie aspiracje, żeby walczyć o tą ekstraklasę, żeby do tej ekstraklasy awansować. Ja przychodzę po to, żeby w tym celu pomóc. Nie będę tutaj owijał w bawełnę i bawił się w dyplomację. Cel mamy jasno sprecyzowany, jeżeli chodzi o tutaj zarząd klubu. Chcemy być zespołem, który się będzie liczył, który się włączy do walki o ekstraklasę i o tą ekstraklasę w przyszłym sezonie powalczy. Dzisiaj to jest mój pierwszy dzień w klubie. Pomału poznaję zespół, drużynę. Myślę, że to troszkę czasu nam jeszcze zajmie, ale nie na tyle długo, żeby miało to jakiś wpływ na nasze przygotowania negatywny. Z tego, co dziś widziałem po pierwszych zajęciach z drużyną, to piłkarze bardzo chętni, w pełni zaangażowani w to, co robią. Widać, że ten cel, który jasno jest tutaj przed nimi postawiony, sprecyzowany, jest celem przez nich jak gdyby świadomo przyjętym i zdają sobie sprawę z tego, co tutaj teraz w tym sezonie będziemy grali. Tak powiedziałem, dla mnie jest to duże wyzwanie. Chciałbym tutaj wspólnie ze sztabem trenerskim i z całym klubem, z wszystkimi ludźmi, którzy tutaj w klubie pracują, stworzyć fajny zespół, zespół, który będzie fajnie grał w piłkę, ale przede wszystkim będzie grał na tyle skutecznie, żeby można było mówić, że z każdym meczem przybliżamy się do celu, chociaż mamy świadomość tego, że ta walka będzie naprawdę trudna. Takich drużyn, które też będą o ten awans walczyć, jest kilka. Tym bardziej te rozgrywki będą bardziej atrakcyjne i tym bardziej nie możemy marnować tutaj żadnego dnia, tylko trzeba robić wszystko, żeby się jak najlepiej przygotować do tego sezonu, który startuje 2 sierpnia, żeby być kompletnymi, jeżeli chodzi o kadrę i też jeżeli chodzi o sposób grania, bo niewątpliwie tutaj pewne zmiany zajdą. Piłkarze są jak gdyby też tego świadomi, bo dzisiaj jak gdyby jasno im o tym mówiłem. Teraz nie pozostaje nic innego, jak wziąć się do pracy, ciężkiej, solidnej pracy i myślę, że patrząc z perspektywy kibiców, no to z dużą nadzieją i niecierpliwością czekać na to pierwsze spotkanie. Dziękuję. Dziękujemy. Czy mają Państwo pytania? Ja mam pytanie dotyczące, panie trenerze, składu sztabu szkoleniowego, jeżeli chodzi o współpracowników. Wiemy, że trener Przytuła będzie pan asystentem, tak? Czy to jeszcze będą jakieś nowe kontakty? Znaczy, jeżeli chodzi o trenera bramkarzy, zostaje ta osoba, która pracowała dotąd. Bardzo solidny trener, młody, perspektywiczny, z dużą taką charyzmą. Ja dzisiaj miałem pierwszy trening i z drużyną, i też pierwsze spotkanie z tym trenerem. I zawsze to pierwsze wrażenie jest bardzo ważne, istotne i ono było w przypadku mojej osoby bardzo pozytywne, jeżeli chodzi o tego trenera. I bardzo się cieszę, bo też zależało mi na tym, żeby w Legnicy trafić na ludzi takich odpowiednich, kompetentnych i cieszę się, że z każdą osobą, którą poznaję, to mogę powiedzieć, że właśnie to takie osoby są. Jeżeli chodzi o sztab medyczny, fizjoterapeutów, masażystów, tutaj absolutnie nic nie ulega zmianie. Kierownik drużyny też jest wliczany oczywiście w sztab trenerski. Też zostaje Mariusz Mowlik, który będzie tutaj pełnił funkcję dyrektora sportowego. Natomiast sztab będzie powiększony jeszcze o 2 asystentów, trenera Przytułę i trenera Gabora. To będzie ta dwójka, która będzie ze mną bezpośrednio współpracować przy pierwszym zespole. Mam pytanie do obu panów w sumie, czy decyzja o daniu wolnej ręki Madejskiemu to jest pierwsza decyzja pana trenera, czy to wcześniej zapadło? To wcześniej zapadły te decyzje, Piotrek o tym był informowany wcześniej, natomiast myśmy, no po pierwsze, mieli ofertę na jednego z naszych skrzydłowych z klubu z Ekstraklasy i nie wiedzieliśmy, czym to się kończy. Znaczy my nie byliśmy zainteresowani, żeby odchodził, ale jeszcze zdanie piłkarza w tym wszystkim,
No po drugie też jeszcze nie było Daniela Ferugi u nas, także po prostu no Piotrek jest jednak piłkarzem, nawet w tej słabszej formie, na określonych umiejętnościach, natomiast w tym momencie, w którym w tej chwili mamy 6 skrzydłowych, to była to decyzja, konsekwencji tą decyzją jest zeszły sezon, po prostu tak to nazwijmy. Także to nie była decyzja trenera, tylko jeszcze tutaj zarządu. Żeby była jasność, jeśli mogę dopowiedzieć tutaj do słów pana prezesa, to moje pierwsze decyzje personalne, ja dzisiaj, dlatego mogę o tym powiedzieć na konferencji prasowej, mówiłem piłkarzom, będą miały miejsce już w najbliższą sobotę, bo ja do tego czasu chcę zobaczyć, na kogo będę tutaj mógł liczyć, na kogo będę mógł stawiać, kto będzie szedł we właściwym kierunku. A już takie stricte decyzje personalne, które jak gdyby będę sam podejmował i jak gdyby będzie można powiedzieć, że są jak gdyby one moim dziełem, to zapadną, tak jak pan prezes mówił, w momencie, kiedy będziemy wyjeżdżali na zgrupowanie. Wtedy pojedzie kadra 23-osobowa, więc ona będzie okrojona o tych piłkarzy, którzy po prostu nie będą mieli miejsca w pierwszym zespole i będą o tym przeze mnie poinformowani. Natomiast wszyscy ci zawodnicy, których na chwilę obecną w Miedzi Legnica nie ma bądź nie będzie, no to jest tak, prezes powiedział, decyzja, która nie była podejmowana przeze mnie. A czy ten okres właśnie przygotowawczy, on wcześniej został zaplanowany, będzie pan jakieś poprawki, będzie pan zrobił, żeby coś tutaj zmienić, sparing partnerów? Nie, jeżeli chodzi o sparing partnerów, nie będę nic zmieniał, natomiast oczywiście nastąpiły zmiany, jeżeli chodzi o sam sposób pracy, treningów, rozkładu jednostek treningowych, to uległo zmianie, natomiast sparing partnerzy zostają, te terminy, które zostały podane wcześniej, bodajże też już były na stronie internetowej klubu, one zostają. Natomiast do tego dopasowany jest cały pozostały program przygotowań, łącznie ze zgrupowaniem, które rozpoczniemy właśnie sparingiem z Cypryjczykami. A co konkretnie się zmieni w tym sposobie przygotowań? No wie pan, zmieni się ilość jednostek treningowych, to znaczy niektóre były planowane na zasadzie takiej, że miał być jeden trening przez pewien okres czasu, teraz będą dwa treningi, głównie będziemy praktycznie do wyjazdu na zgrupowanie trenować dwa razy dziennie, nie dlatego, żeby tym zawodnikom zrobić krzywdę, czy po prostu ich przysłowiowo mówiąc zajechać, tylko po to, że to jest dla mnie nowy zespół, ja jestem dla tego zespołu nowym trenerem. My będziemy troszeczkę inaczej grali niż Miedź grała do tej pory, a ja też potrzebuję na to czasu, dlatego im częściej będę się widział z drużyną, im więcej będę mógł jednostek treningowych odbyć, tym po prostu jest to rzecz korzystniejsza dla mnie i dla piłkarzy. Poprzedni trenerzy, którzy już tą drużynę znali, mogli sobie to inaczej planować. Tych jednostek treningowych mogli sobie zrobić mniej, natomiast no, ja muszę zrobić ich więcej z tej prostej przyczyny, o której powiedziałem. No, chcę tych zawodników lepiej poznać, chcę z nimi spędzić więcej czasu, żeby optymalnie dopasować tutaj wszystkie parametry, jeżeli chodzi o zespół i odpowiednio dobrać zawodników, żeby tutaj nie pomylić się w żadnym aspekcie i też nikogo z piłkarzy niepotrzebnie tutaj zostawić, nikogo nie skrzywdzić, nie zrobić sytuacji takiej, że ktoś zostanie, a nie będzie tutaj grał, tak? Tylko zrobić sytuację taką, że będą tylko ci piłkarze, którzy mają realną szansę na to, żeby występować w pierwszym zespole Miedzi Legnica. Pamiętasz, że to w takim razie, bo już dwa razy ten temat się przewinął, że nie wygląda inaczej. W takim razie zapytam, jaka będzie ta Miedź pod stemplem trenera Wojciecha Stawowego? No przede wszystkim jaka to będzie mieć, to pokażą pierwsze mecze. Ja nie chcę jeszcze mówić tutaj o meczach kontrolnych, chociaż one też będą dla mnie ważne, istotne, bo tutaj są pewne nawyki, które trzeba wypracowywać od pierwszego dnia. Natomiast no tutaj będzie wszystko odwrócone do góry nogami, jeżeli chodzi o sposób grania i ten, który śledzi jak gdyby drużyny, które ja prowadzę, no to jak gdyby ma odpowiedź bez mojego mówienia, tak. My będziemy się starali grać piłkę ofensywną, piłkę taką do przodu, piłkę bardzo kreatywną, techniczną. Ja widzę tutaj taki potencjał, jeżeli chodzi o piłkarzy. Wielu z nich jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie zaawansowania technicznego, co jak gdyby na pewno ułatwi mi pracę.
No każdy trener ma swój styl pracy, każdy trener obiera jakąś drogę. Ja obrałem już kiedyś taką, jaką obrałem i preferuję do dnia dzisiejszego. Oczywiście cały czas ona jest modyfikowana, bo trzeba iść z duchem czasu, ale jak gdyby strategia, sposób, to się po prostu nie zmienia. Ja jestem wierny pewnym ideałom i pewnym zasadom, które po prostu mam w pracy i tego będę się trzymał. Na pewno Miedź Legnica nie będzie drużyną taką, która będzie odkopywać piłkę, będzie wybijać piłkę, będzie drużyną taką, która będzie starała się kreować grę i dobrze byłoby, żebyśmy to umieli robić już od pierwszego meczu, stąd ta duża ilość jednostek treningowych i tych częstych spotkań, jakie będziemy teraz mieli wspólnie. Kilku zawodników nowych rozumiem pojawi się. Proszę? Możemy oczekiwać kilku nowych zawodników, którzy będą sprawdzani. Myślę, to będą nasze wspólne pomysły, bo tutaj jak gdyby wspólnie działamy w takiej płaszczyźnie razem z panem prezesem, razem z dyrektorem sportowym. Jak gdyby dyskutujemy tutaj kandydatury, jeśli chodzi o wzmocnienia i podejmujemy te decyzje wspólnie. To nie jest tak, że ja przychodzę, wskazuję zawodnika i nie konsultuję tego z ludźmi, którzy też tutaj mają bardzo dużo do powiedzenia, na najwięcej pan prezes, no bo jest naszym szefem. Także wspólnie jak gdyby to konsultujemy, omawiamy i tak pan prezes powiedział, trzeba liczyć na to, że ta drużyna jeszcze jakieś wzmocnienia będzie mieć. I taka kompletna kadra, która po prostu wyjedzie na zgrupowanie, to będzie już ta kadra, która po prostu będzie walczyła później w lidze o pierwszoligowe punkty. Aczkolwiek ja od razu dodam, że kilku piłkarzy nam uciekło do Ekstraklasy, z którymi rozmawialiśmy, mieli oferty klubów i wybrali te oferty. I też nawet nie chodzi o pieniądze, tylko o kwestię taką, no, że oni chcą grać wyżej, bądź chcą grać dalej w Ekstraklasie. Także mamy wyselekcjonowaną grupę, z którą rozmawiamy. Natomiast no, to już jak gdyby piłka jest po ich stronie. Oczywiście z trenerem pracujemy nad kolejną listą i będziemy szukać do skutku. Natomiast tak jak to powiedziałem w wywiadzie, to może być proces rozciągnięty w czasie, bo to, no to każdy szuka. My szukamy piłkarzy, piłkarze szukają dla siebie też najlepszego miejsca do pracy. A jeżeli chodzi o tych dobrych zawodników, no to oni też mają no, sporo ofert i też się różne rozpatrują. A można wiedzieć, kto wam uciekł? No myślę, że nie. Ja też tak myślę. Może inaczej ja zapytam. Była tak, że nowy trener przyprowadza do klubu nowego swoich zawodników. Czy możemy liczyć, że ktoś z Krakowi się pojawi w Miedzi? O, takie pytanie. Z pana zawodników, których pan prowadził w poprzednim sezonie. Danielewicz, Staus jeszcze byli wolni bez kontraktu. Zawsze można mieć taką nadzieję, chociaż ja nie chcę niczego przesądzać. Tak jak powiedziałem, tutaj jak gdyby prowadzimy rozmowy, prowadzimy dyskusje. Kto się pojawi w Miedzi Legnica, no to pokaże już niedługo się okaże. Po prostu ten czas jest na tyle krótki, że te decyzje szybko zapadną, bo jak popatrzymy w kalendarz, to do 19 lipca już tego czasu niewiele pozostało, także te decyzje będą szybko zapadały. A kto się pokaże w zespole, kogo jeszcze pozyskamy, no to tak powiedziałem, to zależy od wielu czynników. Czasami można mieć naprawdę apetyt na fajnego piłkarza, ale też trzeba pamiętać o tym, że jednak piłkarze często mają wybór i jeżeli mają wybierać między Ekstraklasą a pierwszą ligą, to jednak Ekstraklasa kusi, prawda, z wielu względów. Chociaż jeżeli mają trafić do zespołu, który ma perspektywę przed sobą, który chce o coś grać, więcej niż tylko utrzymanie czy środek tabeli w pierwszej lidze, to też lubią podejmować czasami takie ryzyko. Tym bardziej, że Miedź Legnica jest klubem, który słynie, jeżeli chodzi o środowisko piłkarskie, z tego, że jest klubem dobrze zorganizowanym, klubem stabilnym i klubem z perspektywami i z aspiracjami. Tak? Przecież ja pamiętam jeszcze ten okres, kiedy prowadziłem Krakowie w pierwszej lidze, to też głośno się mówiło o tym, że Miedź Legnica jest tą drużyną, która chce się włączyć do walki o Ekstraklasę i była zespołem naprawdę bardzo groźnym dla każdej drużyny, która wtedy walczyła o miano tej, która będzie mogła w następnym sezonie grać w tej wyższej klasie rozgrywkowej. No i dzisiaj jak gdyby stajemy w sytuacji takiej, że za chwilę rozpoczniemy nowy sezon, ale cel pozostaje ten sam, który już się przejawia od kilku lat. Tak? Chcemy się skutecznie
włączyć, nie tylko włączyć, ale skutecznie włączyć się do tej batalii i walki o ekstraklasę. Dlatego chcę mieć po prostu silny zespół, jeżeli się uda jeszcze kogoś pozyskać z zewnątrz, kogoś naprawdę klasowego, takiego, który się zdecyduje na taki wybór, że odłoży na chwilę grę w ekstraklasie i pomoże Miedzi Legnica, to oczywiście na pewno z tego będziemy chcieli skorzystać, ale personalnie nie chcielibyśmy teraz tutaj o tym mówić z tego względu, że też nas obowiązuje pewnego rodzaju tajemnica, no bo konkurencja nie śpi, prawda? Jeżeli my byśmy teraz powiedzieli, kogo straciliśmy albo kogo chcemy tutaj pozyskać, z jakich klubów są to zawodnicy, jak się nazywają, to to czasami ułatwia pracę innym, a tego chcielibyśmy uniknąć. Jeszcze kwestie personalne. Chciałbym uzupełnić, czy ten Jezierski zostaje w klubie? Znaczy nie, najprawdopodobniej nie. Znaczy nie wiem, jeżeli chodzi o akademię teraz, przy pierwszym zespole. Przy pierwszym zespole. A przy akademii jeszcze nie ma decyzji. A kiedy poznamy szkoleniowca odpowiedzialnego za drugi zespół? Myślę, że to już jest jeden z asystentów trenera. No bo skoro ma być tak bezpośrednio pod trenera stołowego podlegać, to jeden z asystentów będzie prowadził, tak? Chcemy, żeby zespół rezerw to była wierna kopia pierwszego zespołu, żeby tam wszystko odbywało się praktycznie tak samo jak w pierwszej drużynie, dlatego na co dzień też z drugim zespołem będzie pracował mój asystent, ten Gabor, ale będzie też miał człowieka, który po prostu w tej pracy najprawdopodobniej będzie mu pomagał i tak to będzie wyglądało. Także będzie to jak gdyby jedno ciało, które funkcjonuje w różnych klasach rozgrywkowych. Także pracował będzie z tym zespołem bezpośrednio mój asystent.